Dzień dobry, witam was serdecznie. Kolejne nagranie. Jeśli będę seplenił, to sorry, ale byłem u dentysty i no, takie są niestety przypadki czasami. Zabieram się za zamierzenie tego wentylatora i zabieram się do pracy, żeby to raz a porządnie wykończyć i nie wracać do tego. Czyli Vectic Aspire, aplikacja do wykonania projektu. Widzieliście tam maksymalny format, tak naprawdę wykorzystuje 470 mm, bo w maszynie niecałe 480 mi wchodzi, więc 470 na 10 mm grubości i zaczynam od wymiarów tej obręczy metalowej w wentylatorze. Jest to wentylator 400 mm, więc całkiem spory. 410 to był zewnętrzny wymiar. Czyli tutaj sobie dołożyłem kołnierz na zewnątrz, który będzie przykręcony do drewna i z drugiej strony, czy wewnątrz, będzie 410 minus 40, czyli 370. To powinno wystarczyć, żeby stworzyć to miejsce do montażu tego, do metalu. I teraz tak, jak to zamocować? Też tak się zastanawiałem, mówię, no równie dobrze mógłbym to przykleić, ale nie róbmy takich instalacji, takich permanentnych. Wydaje mi się, że lepiej zawsze przewidzieć, że no, za jakiś czas będę musiał coś poprawić albo zmienić, więc lepiej to zrobić zawsze na wkręty. I tutaj widzicie, zrobiłem sobie parę otworów i teraz obrócimy to po obwodzie, czyli tutaj sobie ustalam tylko środek tego ruchu, ilość razy, którą ma obrócić, 4. No i gotowe, zobaczcie. Jest to automatycznie wykonane, wszystko równe. I to, jakby taka praca jest wykonywana naprawdę mega szybko. To jest dosłownie parę minut i macie gotowy plik do generowania G-kodu. Głębokość cięcia 11, bo będziemy tutaj pracować na przelot. Aplikacja oczywiście zawsze nam monitoruje to, że trzeba na to uważać, bo jeśli nie mamy materiału pod spodem, no to niszczymy sobie wtedy stół maszyny. Kolejną ścieżką tutaj wycinającą to będzie właśnie wewnętrzny obrys. Również tutaj dodaję te mostki, które będą trzymać odpad, żeby nam nie uszkodziły frezu. I również robimy to na przelot 11. To kilka przejść. A tutaj również jedną rzecz zwróćcie uwagę na to, że wszystko wykonuje jednym frezem 6 mm. Również można było to zrobić na kilka przejść albo na różnymi narzędziami, ale próbuję zrobić to w najprostszy sposób, żeby poświęcić później na zmianę narzędzi jak najmniej czasu. Czyli odpalę to, ja się zajmę swoją pracą, a maszyna zrobi swoje. Możemy to wyeksportować. Tutaj aplikacja również daje nam wiele opcji do dyspozycji. Możemy eksportować ścieżki pojedynczo. Tutaj ja je grupuję, ponieważ są wykonane jednym frezem. Łatwizna, nie? Eksport i odpalamy w takim razie CNC Edging i tutaj wczytam sobie tylko tą ścieżkę, którą wykonałem. Tak, wczytujemy, cyk i to już jest gotowe do pracy. No ale tym razem, albo jeszcze źle mówię, nie tym razem, tylko zawsze, teraz pojawia się etap, który jest taki średnio lubiany przeze mnie. Aha, dobra, no to tu jeszcze wybór narzędzia. Wykonam to frezem takim pełnowęglikowym, ale w opcji spiralnej upside down, czyli tutaj ten frez zapobiega wyrwaniom zarówno z góry, jak i z dołu materiału. Bardzo fajna opcja przy pracy, na przykład przy sklejce, gdzie nie chcemy się później bawić. To nie jest też tak, że tutaj nigdy żadnych wyrwań nie będzie, ale faktycznie one są zminimalizowane poprzez ten taki specjalny kształt frezu. No i tutaj już widzicie też koszyczek R20 albo 25, więc jest to wrzeciono te chłodzone wodne z chłodzeniem wodnym.
Materiał, który tutaj widzicie, sklejka. Sklejka, no taka dosyć wysokiej jakości, ale widzicie, że ona już się wygięła, gdzieś była oparta pewnie o ścianę przez dłuższy czas i no pociągnęła trochę wilgoci gdzieś i również swoim ciężarem, a może jeszcze coś o nią było oparte i się lekko wygięła. Więc tutaj trzeba zamocować to w tylu miejscach, żeby tą sklejkę wyprostować, żeby frez w miarę symetrycznie jakby wchodził w każdym miejscu tego materiału. No bo jeśli byście, znaczy tak, przy pracy przelotowej może to nie ma aż takiego znaczenia, ale jeśli byście coś grawerowali, no to w jednym miejscu frez by wchodził powiedzmy milimetr, a w drugim na przykład 3 mm. Więc przy jakimś delikatnym frezie, no to byście mogli sobie narozrabiać trochę. No więc na tym etapie trzeba się trochę pobawić. Oczywiście tutaj może stół podciśnieniowy można byłoby użyć i faktycznie wtedy to mocowanie polega tylko na tym, że rzucamy w odpowiednim oczywiście miejscu i materiał jest już stabilnie zamocowany. No a tutaj trzeba się trochę niestety pobawić. To co? Teraz ja mogę zająć się swoją pracą, a maszyna swoją. Ja tutaj na tym wrzeciągu pracuję pierwszy raz, więc fajną rzeczą jest już to, że tutaj również mogę sterować prędkością obrotową i to wrzeciono jest również cichsze niż to poprzednie i to naprawdę dużo, bo tutaj ja nie wiem, czy to same te łożyska, czy sam silnik w tych wysokoobrotowych maluchach takich, co tam tak naprawdę generuje ten hałas, ale zdecydowanie to wrzeciono jest dużo, dużo cichsze. Oczywiście działa również cały czas odkurzacz czy odciąg i tak ten hałas jest na tyle duży, że w takim pomieszczeniu pracujemy, jeśli pracujemy, no to ochronniki słuchu są obowiązkowe, bo po prostu inaczej się nie da. Jest wyfrezowane, poprawka, zobaczcie, szlifierka malutka, ręczna, tyle, żeby po prostu przeczyścić tam jakieś minimalne krawędzie i to wszystko. Oczywiście z drugiej strony również muszę to sprawdzić i przeszlifować. Tutaj widzicie, jakby ten materiał mogę dać jeszcze większe mostki, bo one się same wyłamały, więc teoretycznie jednak powinno one być większe, żeby mocniej trzymać ten materiał. Tutaj korzystam z frezarki krawędziowej z frezem prostym z łożyskiem. To jest najprostsza metoda według mnie, żeby usuwać te mostki. Łożysko idzie po materiale, frez idzie po tym mostku na przykład i go idealnie usuwa. Tak pomyślałem, że jeszcze jednak skorzystam również z frezarki krawędziowej i tutaj frez 45 stopni, kilka ruchów i mam sfrezowane. No, to jest zawsze taka optyczna zabawa, powiedzmy, na tych takich krawędziach. Każde załamanie tego światła już później troszeczkę jest inaczej odbierane przez nasze oko. Również widzicie, że jest to po prostu totalnie białe, więc pomyślałem, że skorzystam sobie również tutaj z takiej bejcy wodnej, olejnej. To jest bejca olejna. Nakładacie to, odczekujecie kilka minut, później rozprowadzacie, czy zbieracie nadmiar ściereczką i odkładacie do wyschnięcia. Jeśli oczywiście chcecie na przykład przyciemnić ten kolor, to bez problemu po wyschnięciu można nałożyć kolejną warstwę i to sobie fajnie się przyjmuje. Zresztą ta sklejka była sucha, więc tu naprawdę to wyschło migiem. No i mój magiczny stół roboczy na dworze, nie? No, czego się tam nie robi? Zobaczcie, co się dzieje z tym stołem. Dobra, wycieramy.
dosucha. I to już jest gotowy element, który mogę wieszać na ścianie. Tak jest. No, to jest, słuchajcie, mega wentylator. Tam jak się stanie koło tego, to głowę urywa. Ma naprawdę bardzo duży ciąg powietrza. Sam montaż? No więc tutaj też na wentylatorze były otwory montażowe, ale prościej mi było nawiercić mniejsze otworki, bo tam były takie, kurczę, nie wiem, z 10 czy 12 mm duże, a prościej będzie to nawiercić małą czwórką czy trójką i wkręcić w to wkręty ponowne, no, ponownie wkręcić i w ten sposób się to trzyma już mega mocno. Oczywiście wtedy, no niestety muszę obrócić to całość, jakby widzicie, że one nie są idealnie w osi. No, tego się nie da, nie? No bo tam już były otwory, więc nie mogę wkręcać w to samo miejsce. Tutaj jeszcze jeden element, który był już wcześniej na ścianie, czyli taka deseczka, na której są oparte, czy wiszą szyny aluminiowe. To akurat, widzicie jak wkręcam? Wkręcałem u góry pod kątem. To już powinno wam dać do myślenia, że jaki system był zastosowany do tego? Krek. Tak jest. Genialna sprawa właśnie do mocowania takiego niewidocznego, mocowania przeróżnych rzeczy, które wieszacie na ścianie. Albo z góry, albo z dołu pod kątem wchodzicie w materiał i to się trzyma naprawdę nieźle. Więc polecam taką metodę i ja ją stosuję od wielu, wielu lat. I jeszcze jeden otwór na ścianie był, tam gdzie była taka wełna blisko szafy, więc wykorzystałem odpad, który powstał przy wycinaniu otworu pod ten duży wentylator. Wyciąłem sobie takie kółko, wystarczy tylko mi tutaj dociąć z boku tyle, ile tam potrzebuję, bo to koło jest tak ścięte. Wycinam to, później sztyfty w ruch i cała maskownica tam malutka wykonana. Temat kolejny zakończony. Wentylator wyciągowy 400 mm zamontowany, odpalony, maskownica wykonana i tutaj myślę, że nic więcej nie będę robił. No jak włączę, słuchajcie, no to jest po prostu olbrzymi ciąg powietrza. Tam jest taka część ogrzewana również i tam mam drewno, które się dosusza i widziałem, że tam czasami temperatury jest za dużo, więc będzie przekazywało tutaj też do warsztatu. Oczywiście, jeśli będę chciał, no tego wentylatora nie da się przestawić, bo chciałem powiedzieć, że to sobie zmienię bieguny. No nie, to jest typowo wyciągowe, musiałbym go obrócić o 180 stopni. Dlaczego nagrywałem ten film? Może się ktoś zapytać. Przecież tutaj nie było nic trudnego. Właśnie dlatego, słuchajcie, że takie prace również trzeba wykonać. Nikt tego za nas nie zrobi. Takie porządkowe, które coś przesuniecie, coś wykonacie i odkłada się to. Ach, zrobię to jutro, zrobię to pojutrze. Ja dzisiaj stwierdziłem, że nie będę tego więcej odkładał, bo wiecie, o co chodzi, nie? Do zobaczenia. Cześć.